Dobra, 80 osób na serwerze, 82? Dobra, a jestem w starym soborze. Kurwa, może się to dobrze nie skończyć. A nie widać gry. Mam parszywe przeczucia. Wam naprawdę było zastał. Trzeba uważać na plecy. Ty, mam jakiś problem z siecią? No, pierwszy raz w życiu miałem taki znacznik w ogóle w Daisy. Chyba go dodali od nowego patcha, bądź patchu. Yeah. No rzeczywiście, co tutaj teraz zrobię? W ogóle sprawdzę ustawienia graficzne. To jest tylko tak, jakbym chciał. Niebezpiecznie jest tutaj na górze. A na dole jeszcze bardziej. Ale jednak każdy tutaj patrz. To jest jedno z głównych miejsc na kampienie. Pata. Wajpują samochody. A tam zbudowali bazę? Nie. Myślałem. Chyba niedawno był restart. Był zamykany jeszcze. Ale ja nie potrzebuję nic lutować. Ja muszę tylko zaprowadzić tutaj. Znaczy pilnować, żeby tutaj było bezpiecznie w tej wiosce. Dałoby się, żebym umył ekran, bo mam na ekranie takie kropeczki, które na dalszą odległość przypominają graczy. Wow, co dziwny odgłos. Ciekawe. Czy iść solo na VMC? Chyba się skuszę. Kurde, ale słyszę dziwne rzeczy. Co to był ten patch chyba? 20 mega. I ikonka z internetem była. Tutaj mam Uber pozycję, gdzie widać mnie z całego lasu, a ja widzę tylko jego część. O! Ktoś mi się przewidział. Albo przywidział. VMC ciężko jest podejść. Ciężko jest wejść i wyjść. Ale ciężej jest być w środku. Dałoby się tutaj jakiś wyhaczyć taki team na rozgrzewkę, bo dopiero się zalogowałem. Na rozgrzewkę taki team trzech gości, żeby nie za dużo, żeby sobie z nimi poradzić. Nie? Troszeczkę się uzupełnić zapasy amunicji, prowiantu i ruszyć w drogę. A wejdę sobie tutaj na shopę i pójdę myślę do VMC, albo no jestem solo, niby mam świetne bronie, ale jestem sam. Może odwiedzę najpierw stary Nowy Sobor. Zobaczę, co tam w trawie piszczy. Ja pierniczę. Tam często mają bazy. Bardzo zobaczę jakąś bazę. Czy może tam być jakiś skład? Właśnie trzech ludzi by się przydało. Jak może nikogo nie być, jak jest 90 osób na serwerze? O, strzały? Daleko. Być może na lotnisku nawet? Niepotrzebny. Mam sobie nogę złamał. No nie. Cześć, Kondzio. Jakim cudem znalazłeś mnie tutaj? Nie, żebym nie chciał. I gracz Hoja, i gracz Daisy. No niesamowita sprawa. Nie no, to już było blisko. Kunkowo, to było VMC chyba. A i do tego VMC nie będę się do Nowego Soboru cofał. Mając Lara i Mosina, najwyżej stracę, bo może tam będzie team na przykład 8 graczy. 8 graczy, kurde, ciężko będzie. Tak 50 na 50. Chciałbym łopatę, ale no w sumie mam miejsce, bo żeby zakopać ciała już tych poległych. A dobra, niech leżą. To idę do VMC, a tu jest mapa. Nie, nie ma mapy. Jest taka ogólna mapa. Ale nawet wiem, gdzie jestem mniej więcej. Tutaj? To jest stary sobor, to jest nowy sobor. Ja już nie grałem. Nie no, Daisy nie grałem nigdy. A nigdy nie grałeś, Daisy. No tutaj, nie no, świetna gra, muszę przyznać. Świetna, super partia. Wodka, 4 złote. Elo, pozdro. D. Dzięki wielkie, dzięki wielkie za donate'a. O kurde, ja pierdolę, ale się wystraszyłem. No to idealnie, to już mam 25 zł. Dobra, ja będę kończył na dzisiaj, bo już jest późno, muszę lecieć. No i to jest, widzisz, cel. Cześć w ogóle, Wodka. Cześć. O, elo, Karol B5. Karol B5. Szachowy arcymistrz. Ja pierdolę, ale ta muzyka głośna. No ale ty jeszcze grając w Daisy, gdzie nasłuchujesz każdego kroku. Nie no, oczywiście się cieszę bardzo. Dzięki wielkie jeszcze raz, Wodka. Ale to ciekawe, użytkownik Wodka, a nic na czacie nie napisałeś, nie widzę nic na czacie. Po prostu wszedłeś, spełniłeś cel i wyszedłeś. No i super. Ja pierniczę, ale ta muzyka jest straszna. No to dobra, idę na VMC, ostro ich tam wyjaśnię. Kondzio, widzisz, że tutaj już jakość streama jest dużo gorsza. Bo tutaj jest masa tej trawy, wszystko się ciągle rusza, a na Hearts of Iron no, jest statyczna mapa i jest dużo lepiej, nie? Hearts of Iron pozwala mi ukryć dosyć słaby internet. O, cześć, wodka sodowa. Tutaj się zaloguję. No zaraz, ale na VMC... Kurde, ja dawno nie grałem w Daisy. No ale przecież z zamkniętymi oczami powinienem wiedzieć, jak dobiec do VMC. Czyli tutaj biegnę, tu, no gdzieś tam, nie? Coś takiego. No mniej więcej. A jak tam z tym opóźnieniem? A tutaj, pokaż wiadomość. Usunęło mi wiadomość Kondzia. Widzę bitrate dziwny. Chujowy. Kamil, pijemy coś? No teraz tak. No właśnie, a propos, proszę bardzo. Dostałem nieoficjalnie mówiąc 6000 euro, żeby zareklamować. Nie wiem, komu się to opłacało, ale kurde, mi się opłacało, nie? A jak tam z tym opóźnieniem? Sprawdzałeś coś? Właśnie nie sprawdzałem, kurde, bo ja teraz z pracy wróciłem od 22. Ogarnąłem sprawę i
no i od razu na streama, ale to opóźnienie da się pewnie zmienić w menedżerze. Już w trakcie transmisji nie jestem pewien, ale menedżer na YouTube musiałbym odpalić i tam jest takie ustawienie, że albo standardowa, albo dla lepszej interakcji z widzami mniejsze opóźnienie. Następnym razem spróbuję. To pewnie zmniejszy jakość, właśnie żeby to nie zmniejszyło jakości, bo już wolę, żeby dłużej się przetwarzało niż żeby jeszcze słabsza była jakość, która i tak już jest tragiczna. 2 megabity wysyłania internetu. Tak jak mówiłem ci, Kondzio, że tak opóźnienie, no akceptuję tak do godziny, nie? Że ja już będę smacznie spał. To jest perpetuum mobile. Ja będę smacznie spał, a tutaj będzie wkulać wszystko. Opóźnienie jest mega małe, 10 sekund. A, no to super, to 10 sekund to mnie zadowala. A no właśnie, bo widziałeś pewnie, jak wysyłałeś donata. O właśnie, o. Ja bym nawet, właśnie tak jak mówię, nawet mogłoby być 40, między 40 a 60 minut, tylko żeby to się tak przetworzyło, że odpalasz w 4K i nie widzisz żadnego, jest lepsza jakość niż jak ja tutaj siedzę i patrzę na monitor. Wszystko to, co tu się dzieje, będzie na kanale. Praktycznie chyba nawet jutro albo pojutrze, bo dawno nic nie było z Daisy. Bo ja teraz na drugim kanale z Hearts of Iron. Hearts of Iron Sztuka Wojny. Tam właśnie ostro jadę w Hearts of Iron, ale Daisy no to też jest druga miłość jakby. No bo trzeba mieć żonę i wiadomo, ale się teraz taktycznie, zawsze staram się tak taktycznie, w co bym nie grał, to tak jak w rzeczywistości bym to robił. Czyli tutaj na przykład środkiem pola, żeby było bliżej, żebym się mniej zmęczył. Ale pododawali tutaj na serwerze, nie? Kurde, narobili tego. Teraz po tym update'cie, jak klikam kółko myszki, to mi oddala. A i tak nie wiem, czy zauważyliście, że ja gram na maksymalnym przybliżeniu, nie? Na Field of View maksimum. Jestem jedynym graczem, jakiego spotkałem, który tak gra. Patrz na broń, jak widać. Albo jak schowam broń, to ręce, nie? Co? Tak widać. Nie no, na pewno jest większe. O jacie, jutro na alko wezmę w szatni. Max 15 sekund, serio, bo szybko do mnie wleciał. Ale pododawali. Więzienia jakieś jeszcze nieotwarte, czyli niedawno był restart, może właśnie o 12 w nocy. Myślę, że tak, kurde. Ale pododawali. Ja nie potrzebuję niczego, tego filozofa, tego analizatora. Właśnie miałem sobie pobrać na audiotece książkę Niczego, bo to jest podobno ojciec psychoanalizy. Jakiś fajny słyszałem cytat jego, że jak długo patrzysz się w otchłań, to w końcu otchłań spojrzy na ciebie. Dosyć taka fajna sprawa, rzeczywiście, jak ktoś no, pracuje, załóżmy, w policji czy w służbach, no i długo, no i ciągle ogląda te niezbyt ciekawe rzeczy, no to w końcu troszeczkę się zmienia i może nawet się zmienić jego osobowość. Nic nie potrzebuję lutować, mam granaciki, dałem Diegowi, szkoda, że Diega nie ma, kurde, on musiał o 12 iść spać. Ja będę spadał, bo do roboty na 8, ja pierniczę. No to miłego wodka sodowa, dzięki wielkie, ogromne dzięki za donate. To jest największy donate na live z DayZ, bo do tej pory żadnego nie dostałem. Ten użytkownik małpka 01 to jestem ja, bo chciałem przetestować. No więc z DayZ to jest największy. A Sars of Iron Kondzio wczoraj nieźle odwalił 20 zł. No to, o Karol, no ognia, właśnie jadę ostro, na pewno. No to powodzenia w pracy na 8 rano, kurde. Czyli biurowa praca, no to chociaż tyle. A ja jutro na 14, ale nie biurowa. Tylko lepsza. Na produkt. O, Karol, B5 już cię kojarzy, już wiem kim jesteś. No to już kojarzę. B5! B5, a się nazwa. No i dobra, lecimy. M16. Kurde, ale powiem wam, że troszeczkę na tym serwerze jestem zdziwiony, bo nie przypominam sobie, żeby było aż tyle lutu na tym serwerze. Tutaj leżała M16, tutaj leży, kurde, M4A1 tutaj leży. No nie wiem, niby mapy nie ma tutaj na serwerze, znaczy jest, ale taka ogólna. Coś tutaj napisane dziwnego. Kurde, co oni tu porobili? No ja pierniczę, tutaj SKS leży. Kurde, no taka PvP można powiedzieć serwer, no nie przypominam sobie, żeby tak to wyglądało. A może to i dobrze, bo skoro ja mam często około 2 godzin na grę, 2-3 godzin, no to w sumie zginę i można coś jeszcze przeżyć jeszcze raz, nie? Na 2 kanałach? Aha, ogólnie, myślałem, że teraz streamuję na 2 kanałach. Kurde, tego zombie muszę się pozbyć. A, mnie pobiją. Dobra. To był błąd. Teraz oglądam The Walking Dead serial i mam przebitki teraz. A oni w więzieniu właśnie byli przez kilka sezonów, przez 2 sezony. Na 2 kanałach ogólnie, no właśnie, założyłem ten kanał Sztuka Wojny Hearts of Iron, dlatego że tam wrzucam tylko filmiki właśnie z Hearts of Iron. Tutaj na kanale też jest kilka filmików z Hearts of Iron, ale jakoś lepiej mi to rozdzielić. Też myślę, gdybym mi się spodobał jakiś filmik na przykład z DayZ, no i wchodzę do gościa na kanał,
A tam widzę, że jeden filmik jest z DayZ, drugi z Battlefielda na przykład, później trzeci z Fortnite'a, czwarty z Minecrafta i później piąty z DayZ, no to bym powiedział, fajne robi, ale kurde, tak troszeczkę będzie mi spamić, nie? Bo ja nie gram Fortnite'a i ten,